i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Bogiem Pani. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przeciwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi osobistym. Maryja przybywa do nas w znaku ikony jasnogórskiej. W tym wizerunku została ona przez Boga dana naszemu narodowi jako szczególna pomoc i obrona. Teraz, oczekując na przybycie Matki Bożej w jej jasnogórskim wizerunku, módlmy się słowami litanii loretańskiej. Jezu Chryste, Jezu Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się teraz można uklęknąć, nawet na dwa kolana,
na znak szacunku i czci. Tak jak przed matką i królową przystało. Orkiestra niech zagra uroczyste fanfary. Nawiedzenia podchodzą ksiądz arcybiskup i ksiądz proboszcz, aby powitać święty wizerunek. Całują ramę obrazu. Teraz ksiądz proboszcz przejmie ewangeliarz, który towarzyszy cudownej ikonie. Powstańmy. W tym momencie, przygotowując obraz do procesji maryjnej, zaśpiewajmy dwie zwrotki pieśni Z dawna Polski tyś królową. Z dawna Polski tyś królową. Teraz patrząc Maryi w oczy, zaśpiewajmy: O Maryjo, witam Cię.